Cześć, nazywam się Borys Łącki i przejdźmy krótko do bio. Ja od 10 lat zajmuję się testami bezpieczeństwa, testami aplikacji, systemów sieci, ale też czasami testami świadomości pracowników różnych firm. Chciałem mówić o APT. Myślę, że ten modny wyraz jest każdemu z was znany. Trochę obalę ten mit, dlatego że chciałbym pokazać 3 case study, takie przypadki, które tak naprawdę nie były bardzo zaawansowane w tym sensie, że nie potrzebowaliśmy milionów dolarów, żeby przejąć infrastrukturę, żeby wykraść wrażliwe informacje klientów. Zazwyczaj dla takich kierowanych ataków potrzebujemy maksymalnie 5 dni, aby uzyskać te informacje, które nas interesują, aby pokazać klientowi, że jest pewien problem. Ja dzisiaj uważam, że my, czyli osoby, które pracują po tej jasnej stronie i pomagają, i chronią, i zabezpieczają systemy, że my przegrywamy. Przegrywamy z osobami, które atakują nasze systemy, które wykradają nasze informacje. I wydaje mi się, że dość ciekawym przykładem jest akcja Carbanaca, która pokazuje, że nawet wielkie firmy, które mają ogromne budżety, tak naprawdę nie radzą sobie dzisiaj z problemami i są okradane na olbrzymie kwoty. Dyrektor NSA w pewnym momencie powiedział, że tak naprawdę jest tak, że jak ktoś będzie chciał się dostać do waszych systemów, to się dostanie. I wydaje mi się, że dzisiaj bardzo ważne jest, żebyśmy zaczęli mówić o tym, że musimy zupełnie inaczej patrzeć na bezpieczeństwo. Nie wystarczy to podejście, które było przez ostatnie 10 lat. Powinniśmy przestać pytać, czy nas zaatakują, a powinniśmy zadawać sobie pytanie, kiedy nas zaatakują. Powinniśmy pamiętać o tym, że teoria nie równa się praktyce i te dwa różne podejścia są, mają ogromne znaczenie w kontekście ochrony naszych zasobów. Dzisiaj jest tak, że w każdej firmie, i w małej, i w dużej, punktów, które mogą zostać zaatakowane, jest mnóstwo. Jest wiele takich miejsc, które atakujący może wykorzystać. No i w bezpieczeństwie myślę, że dzisiaj wiecie, bo jesteście na konfidencie, więc jesteście bardziej świadomi, że jest trochę tak jak na tym slajdzie. Drobne błędy bardzo często podczas testów penetracyjnych w połączeniu razem dają jakąś krytyczną podatność. Okazuje się, że na początku drobne niedopatrzenia tak naprawdę sprawiają, że można na przykład uzyskać wrażliwe informacje firmowe, przejąć całą infrastrukturę. W związku z tym bardzo ciężko jest bronić naszych systemów, dlatego że my musimy zająć się ochroną różnych aspektów, różnych kwestii. Tych kwestii jest dużo. Musimy starać się podzielić nasz budżet tak, żeby bo nie jest on nieskończony, aby móc pewne kwestie chronić lepiej, pewne kwestie chronić trochę gorzej. Dobrze jest pamiętać o tym, że atakujący tak naprawdę będzie starał się wybrać jedno miejsce, 2 miejsca, te, które będą dla niego najwygodniejsze, żeby dostać się do firmy. Ja dzisiaj w pewnym sensie poprzez te studium przypadków, o których będę opowiadał z naszego doświadczenia, chciałbym wam pokazać, że faktycznie tak jest. I chciałbym przypomnieć, że dzisiaj w 2015 roku tak naprawdę mamy taką sytuację, w której cyberprzestępcy robią coś nie dla zabawy, to jest już dzisiaj tylko jakiś drobny ułamek cyberprzestępców, natomiast większość tych osób robi to zwyczajnie dla pieniędzy. I jeśli nauczymy się myśleć w ten sposób, że ich motywacją dzisiaj jest zarobienie pieniędzy i oni chcą okraść nasze firmy, chcą okraść klientów, naszych klientów z różnych zasobów, to być może trochę inaczej zaczniemy myśleć o bezpieczeństwie. Chciałbym opowiedzieć o 3 przykładach. To są testy penetracyjne, które są wykonywane na zamówienie po odpowiednim ustaleniu z klientem pewnych zasad. Chciałbym pokazać 3 przykłady takich kontrolowanych ataków. Tak jak powiedziałem, wszystkie 3 zajmują około 5 dni roboczych zespołu złożonego z 2-3 ekspertów od bezpieczeństwa. Pokazuję, jakie branże, dlatego żeby podkreślić, że zdajcie sobie sprawę, że ludzie z branży IT są trochę bardziej świadomi niż z branży na przykład produkcyjnej albo zupełnie oderwanej od komputerów i oni powinni być trochę bardziej świadomi. W związku z tym wydaje się często, że atakując takie firmy, poprzeczka powinna być postawiona wyżej i to jest różnie. To nie zawsze jest tak różowo, jak nam się wydaje. Pierwszy test penetracyjny będzie opowiadał o takim bardzo klasycznym przykładzie o użyciu pendrive'ów USB i próbie przedostania się do sieci korporacyjnej. Drugi test bardziej klasycznie phishing, czyli to, co jest wykorzystywane dzisiaj przez cyberprzestępców bardzo często, złośliwe oprogramowanie, kradzież haseł. I trzeci test, taki, w którym zajmujemy się tylko infrastrukturą serwerową i próbujemy uzyskać dostęp do poufnych informacji. Generalnie podczas tych testów zasady były takie, że dział IT nie wie o samych testach penetracyjnych. Wiedzą o niej osoby decyzyjne, natomiast te osoby, które zajmują się ochroną zasobów, nie są poinformowane. Także po to, żeby zobaczyć, jak te osoby zareagują na pewne kwestie. Pierwszy przypadek najprościej. Potrzebujemy pendrive'ów, chcemy wykorzystać te pendrive'y po to, żeby sprawdzić, czy pracownicy, którzy podpisali politykę bezpieczeństwa, w której wiedzą, że nie można obcych urządzeń używać w sieci korporacyjnej, czy oni faktycznie przestrzegają tych zasad. Dodatkowo nie korzystaliśmy z takich rozwiązań jak USB, pendrive, który po włożeniu automatycznie wykonuje jakieś komendy, bo chcieliśmy sprawdzić, czy pracownicy dodatkowo wykonają jakąś akcję. Czyli raz, użyją tego pendrive'a, dwa, oszukamy ich w jakiś bardzo prosty sposób po to, żeby uruchomili złośliwe oprogramowanie na swoim komputerze. Prosta sprawa, kupujemy pendrive'y, 20 sztuk, tworzymy swoje złośliwe oprogramowanie. To złośliwe oprogramowanie komunikuje się za pomocą protokołu HTTP, HTTPS, także za pomocą dwóch domen DNS-owych. W dużym uproszczeniu, po uruchomieniu wyświetla się użytkownikowi jakiś obrazek, jakaś wiadomość, która jest powiązana z nazwą pliku, po to, żeby on myślał, że wszystko odbywa się tak, jak powinno. Czasami warto, zanim wasze złośliwe oprogramowanie połączy się do waszych serwerów zarządzających w internecie, chwilę poczekać, bo część oprogramowania antywirusowego można w ten sposób bardzo łatwo ogłupić i ono sprawdza tylko to, co się dzieje przez kilka pierwszych sekund. Tworzymy pliki, które mają różne nazwy, które są powiązane z organizacją, którą atakujemy. Pobieramy różne dokumenty ze stron www organizacji, zapisujemy je na różne sposoby. W najprostszym przykładzie możecie sobie wyobrazić, że jest to lista płac zarządu pdf.exe. Oczywiście w nowych systemach znane rozszerzenia będą ukryte. Zmieniamy ikonę takiego pliku wykonywalnego. W związku z tym użytkownik po podłączeniu USB najzwyczajniej na świecie wydaje mu się, że taki plik jest plikiem dokumentu. Nasze doświadczenie pokazuje, że taka ciekawość związana z listą płac jest rewelacyjnym wektorem ataku, bo każdy jest ciekawy, ile zarabiają te osoby na stanowiskach wyższych. I najważniejsza rzecz, jak wejść na teren firmy. No tutaj musicie być elastyczni. Tutaj dobrze jest przygotować się trochę wcześniej, zobaczyć oczywiście, czym się firma zajmuje i w takiej fazie rekonesansu, która jest dosyć kluczowa, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie. Sposobów jest mnóstwo, nie będę opowiadał o konkretnym przykładzie, natomiast powiem, że najłatwiej jest z doświadczenia wejść do firmy, będąc rzekomym klientem tej firmy. Oczywiście jak jesteście tam, to możecie spróbować przejść do pomieszczeń socjalnych, możecie spróbować przejść do toalety i tam zostawiać te pendrive'y. W naszym wypadku było tak, że rozrzucaliśmy te pendrive'y i zostawialiśmy je w toaletach damskich, w toaletach męskich, zostawialiśmy je w różnych dziwnych miejscach, czasami wypadały z nogawki, mieliśmy dziurawe kieszenie w spodniach i zostawialiśmy je tak, żeby wyglądały na porzucone, na pozostawione. Mogę wam podpowiedzieć, że dobrze jest dywersyfikować pomieszczenia. Musicie uważać, żeby za bardzo nie spamować, żeby nie było tak, że nagle w jednym pomieszczeniu zostawiacie 3 pendrive'y, bo ludzie zaczną się ze sobą komunikować i zaczną się orientować, że coś tu jest nie tak. Mieliśmy taki ciekawy przykład podczas jednego z takich testów, że komunikacja DNS-owa działała tylko z drugą domeną. Nie wychodziły zapytania, które dotyczyły naszej pierwszej domeny. Jesteśmy też nauczeni doświadczeniem, że warto tworzyć sobie takie rozwiązania backupowe ze względu na różne mechanizmy zabezpieczające, które dzieją się w sieci i to się faktycznie często przydaje. W dużym uproszczeniu mniej więcej 40% pracowników kliknęło w to złośliwe oprogramowanie. My oczywiście pobieramy informacje na temat komputera, na temat konta użytkownika, żeby wiedzieć, które działy są bardziej podatne, które nie. Oczywiście w raporcie nie wymieniamy konkretnych osób, nie wymieniamy konkretnych użytkowników, bo to zupełnie nie o to chodzi. Raczej chodzi o pokazanie pewnego problemu i czasami podkreślenie, bo może się okazać, że faktycznie działy zajmujące się miękkimi sprawami, na przykład dział HR, jest trochę bardziej podatny na tego typu ataki niż dział na przykład IT albo osoby związane bardziej z komputerami. Jedna osoba w tym wypadku uruchomiła złośliwe oprogramowanie w domu. Też dosyć taka skrajna sytuacja. Kilka osób zaniosło pendrive do działu IT, czyli wykonało tę akcję, która powinna zostać wykonana zgodnie z polityką bezpieczeństwa. Przynieśli, powiedzieli, że coś jest nie tak i to jest też ważne, żebyście pamiętali, że podczas takiego ataku trzeba działać szybko, trzeba odpowiednio wcześniej wszystko bardzo konkretnie zaplanować. Po całym ataku, po całej akcji, najlepszą rzeczą, która wydarzyła się w całej firmie, było to, że bardzo długo ci pracownicy rozmawiali o całej akcji. Dlatego, że to była taka edukacja, która pokazywała, jak mogło być coś zrobione, do tego była ciekawie przedstawiona i oni bardzo długo ze sobą dyskutowali na temat tego ataku. Później w szkoleniach następnie wykorzystują te informacje cały czas. Jak można spróbować poprawić tego typu, rozwiązać tego typu problem, ograniczyć tego typu ataki? No przede wszystkim trzeba się skupić na edukacji. To jest niestety rzecz, która jest dzisiaj bardzo kluczowa. Część firm ma rozwiązania, które blokują określone urządzenia i tylko określone urządzenia, określone pendrive'y z określonym ID mogą być używane w obrębie na przykład danych działów, na przykład w obrębie danych sektorów firmy. Warto oczywiście ograniczać uruchamianie samego oprogramowania złośliwego za pomocą dodatkowych aplikacji, tudzież konfiguracji i wyłączaniu możliwości uruchamiania na przykład prostych programów, prostych aplikacji. To oczywiście też można obchodzić i próbować w bardziej zaawansowany sposób atakować użytkowników. Natomiast chodzi o to, żeby tych warstw było coraz więcej i aby te ataki zajmowały coraz więcej czasu. To jest dosyć kluczowe. Jeśli chodzi o drugi atak, sprawa wyglądała tak, że my znamy tylko nazwę firmy, każdą wykrytą osobę potwierdzamy z osobami decyzyjnymi, żeby nie było tak, że na przykład jeden z pracowników, który ma adres e-mailowy w domenie atakowanej, jest tak naprawdę zewnętrznym kontraktorem i nie powinniśmy go atakować. Chcemy znowu zweryfikować poziom świadomości pracowników i zobaczyć, co się wydarzy. Oczywiście na samym początku tworzymy listę pracowników, coś, co jest rekonesansem i jest w zasadzie bardzo kluczową informacją, kluczowym etapem przy tego typu atakach, dlatego że musicie uzyskać jak najwięcej informacji o całej firmie, dowiedzieć się, jak wygląda infrastruktura, kto zajmuje stanowiska decyzyjne, kto pracuje w IT. Tu możecie oczywiście działać na najprzeróżniejsze sposoby. Możecie pobierać takie drobne informacje, jak na przykład metadane z plików PDF, plików DOC, które tak naprawdę, jak popatrzycie z perspektywy zagrożenia, to nie stanowią takiego ogromnego niebezpieczeństwa, ale one się przydają właśnie w tego typu atakach. Bardzo często tego typu drobne informacje potrafią się przydać. Oczywiście wiadomo, LinkedIn, Goldenline, różne grupy dyskusyjne, wyszukiwarki, tutaj na różne sposoby trzeba się do tego przygotować. Jeśli chcecie się obronić przed oprogramowaniem antywirusowym, oczywiście najprościej jest wysłać e-mail do takiej firmy, bardzo często w sygnaturze znajduje się informacja na temat oprogramowania antywirusowego. To może Wam przyspieszyć proces tworzenia złośliwego oprogramowania, które nie będzie wykrywane przez oprogramowanie antywirusowe. Możecie też spróbować, czasami zdarza się tak, że organizacja korzysta z DNS-a, z którego Wy możecie odpytać. I to jest też taka ciekawa, drobna forma wycieku informacji. Możecie zobaczyć, czy serwer DNS ma skeszowane zapytania o najpopularniejsze serwery aktualizacji danego oprogramowania antywirusowego. I wtedy dowiedzieć się, że na przykład w firmie prawdopodobnie korzystają z 2, 3 określonych systemów antywirusowych. dobrze jest w przypadku takiego ataku phishingowego korzystać z tego, co dzieje się w firmie. Być może firma prowadzi jakiś konkurs, być może rekrutuje pracowników, może jest jakaś nowa promocja, może na przykład firma wchodzi na giełdę, może ogłasza 20-lecie. Dobrze jest doczytać jak najwięcej informacji o firmie po to, żeby podszywając się spróbować wykorzystać te informacje. Dzięki temu zwiększacie zaufanie pracowników podczas takiego ataku do plików czy do stron, które tworzycie. Na początku oczywiście kupujemy domeny. Te domeny są zazwyczaj bliźniaczo podobne do domen firmowych. Wykorzystujemy to, że pewne znaki są bardzo podobne po to, żeby taki oszukany użytkownik po kliknięciu na link na przykład z maila myślał, że wciąż odwiedza witrynę firmową i na przykład spodziewa się tam znaleźć jakiś określoną wiadomość od na przykład dyrektora albo od kogoś ważnego. Tworzymy kopię witryny, tworzymy znowu złośliwe oprogramowanie. My zazwyczaj korzystamy z tych dwóch protokołów do komunikacji. Jak na razie to w zupełności wystarcza. Maile z załącznikiem znów w najprostszym wykonaniu wystarczy zrobić taki plik, który będzie w ten sposób wyglądał. Oczywiście tych sposobów jest mnóstwo, pokazuję mniej więcej ogólną ideę. Warto dostosować te załączniki bardzo konkretnie do danej osoby, do danego działu, do danej sytuacji, do danego maila, bo dzięki temu zyskujecie to, że pracownik będzie ufał temu załącznikowi. I dzielimy ten atak podzieliliśmy na dwie części. Oprócz wysyłania załączników, które są zainfekowane, wysyłamy odnośnik do tej strony www, która wydaje się być witryną pracowników i witryną firmy i po pewnej chwili wyświetlamy taki komunikat, który wygląda jak komunikat z systemu Windows po to, żeby ponownie uwierzytelnił się użytkownik w swoim systemie. I oczywiście on wysyła te dane do strony, czyli do nas. To się później przydało, bo po uzyskaniu dostępu poprzez to złośliwe oprogramowanie, które wysłaliśmy w jednej części, mieliśmy już też kilkadziesiąt kolejnych kont z loginami i hasłami z wewnątrz firmy. Podsumowując samo działanie, skuteczność ataku to około 40%, czyli około 40% pracowników kliknęło w ten mail z załącznikiem, więcej osób oddało nam swoje dane uwierzytelniające, czyli nabrało się na tą wersję z loginem i z hasłem. Mieliśmy taką sytuację na jednym z testów, że pracownik miał problem z załącznikiem, sforwardował tę wiadomość do administratora i ten administrator kliknął w to złośliwe oprogramowanie. Sytuacja skrajna, bardzo zabawna, natomiast my podglądając kolejne komputery, na których to złośliwe oprogramowanie było uruchamiane, dotarliśmy do takiego całego ciągu zdarzeń, więc czasami też w ten sposób się może sytuacja potoczyć. Na jednym z testów mieliśmy firma miała takie zabezpieczenie, że wszystkie zapytania webowe, wszystkie zapytania, które wysyłały przeglądarki, były z tokenami i nasz malware, który o tym nie wiedział, nie mógł się wydostać z sieci i nie mógł rozmawiać za pomocą protokołu HTTP. Mieliśmy na szczęście drugi protokół i za pomocą protokołu DNS dowiedzieliśmy się, dlaczego mamy problem z tym protokołem HTTP. Znowu kolejny ciekawy przypadek, na jednym z testów mieliśmy taką sytuację, że to jest zrzut ekranu trochę zanonimizowany, gdzie na jednej stacji roboczej były dwie aplikacje, które zajmują się wykrywaniem złośliwego oprogramowania. Co można poprawić? Tych pomysłów zawsze jest sporo, to nie jest tak, że ja tutaj podaję złote rady, one są najlepsze i najmądrzejsze, to jest zawsze tylko kilka aspektów, które mogą wam pomóc. Jeśli na przykład użytkownicy logują się za pomocą jakiegoś proxy www, korzystają ze stron www w taki sposób, że cały ich ruch, wszystkie pobierane pliki są analizowane w pewien sposób. Możecie blokować na przykład określone załączniki, możecie nie pozwalać, żeby w ogóle pracownicy korzystali z plików, które są na przykład plikami zip z hasłem. Tu tych sposobów jest mnóstwo, oczywiście największym problemem jest to, by móc odpowiednio zabezpieczyć na przykład wybrane końcówki plików, dlatego że tych formatów, które można wykorzystać i w prosty sposób uruchomić na systemach Windowsowych jest sporo i tak naprawdę trzeba poświęcić trochę pracy, żeby zablokować tego typu ataki. Warto pamiętać, że nie jest to może super zabezpieczenie, ale kolejna warstwa, która utrudnia taki atak, który sprawia, że trzeba się trochę bardziej postarać i znowu zająć czas osobom atakującym i być może zmienią one cel na jakiś inny, jest korzystanie z DNS blackholingu, czyli wykorzystywaniu informacji o domenach, które są używane przez cyberprzestępców, bo bardzo często te domeny podczas ataków są używane ponownie i informacje o tym, że ta domena jest zła, można wykorzystać w określony sposób i podobnie wiemy, że niektóre adresy IP są często wykorzystywane i w ogóle z waszej sieci firmowej nie powinny następować połączenia do takich zewnętrznych adresów IP i jeśli takie połączenia zostaną wykryte, albo powinny zostać zablokowane, albo powinny wznieść jakiś alarm. Trzeci przypadek, infrastruktura serwerowa. Ponownie, znamy tylko nazwę firmy, każdy wykryty adres IP potwierdzamy z osobami decyzyjnymi, żeby nie było sytuacji, że atakujemy serwery nie naszego klienta, tylko zupełnie trzeciej firmy. Chcemy pokazać, że można wykraść informacje wrażliwe, można dostać się do firmy i zobaczyć, czy faktycznie nam się to uda. To jest taki, powiedzmy, najbardziej techniczny z tych wszystkich przykładów. To jest taki przykład, w którym najmniej mamy do czynienia z takimi atakami socjalnymi, jak socjotechnicznymi, jak w tych poprzednich dwóch przykładach. Tutaj skupiamy się trochę bardziej na technologii. Oczywiście na początku trzeba dobrze zaplanować taki atak. Kupujemy serwery VPS w różnych krajach, próbujemy symulować taki atak, tak jak robią to cyberprzestępcy, po to, żeby móc zobaczyć, czy dział IT zareaguje. Oczywiście rekonesans jest znowu tutaj najbardziej kluczową częścią całego ataku. Dobre przygotowanie się i zebranie informacji o całej firmie jest najważniejsze i na końcu atakujemy, próbujemy się przedostać przez serwery. Dowiadujemy się o firmie, tak jak myślę wszyscy dobrze wiecie, na wszystkie możliwe sposoby. Korzystamy z popularnych systemów sieci socjalnych i próbujemy uzyskać jak najwięcej informacji o samej firmie, bo one nam się na pewno na pewnym etapie przydadzą. Próbujemy uzyskać informacje na przykład o tym, czy pracownicy mają działalności gospodarcze, być może możemy dowiedzieć się, gdzie mieszkają, być może możemy dowiedzieć się jakichś kolejnych informacji, które znowu po wpisaniu w wyszukiwarki internetowe dadzą nam strzępek informacji, który się przyda. Najpopularniejsze wyszukiwarki, myślę, że to jest jasne. Korzystamy też z tych wyszukiwarek mniej popularnych, takich, które mam nadzieję, że znacie, takich jak na przykład Shodan, takich jak na przykład Robtex czy polski serwis Rate IP. Dzięki temu możemy uzyskać informacje na przykład na temat tego, jakie domeny są wykorzystywane, jakie są podłączone do konkretnych adresów IP. Dzięki temu możemy na przykład próbować zaatakować aplikacje webowe. I tutaj znów mnóstwo małych informacji, które staramy się łączyć w całość. Po takim rekonesansie zazwyczaj posiadamy informacje na temat aplikacji webowych, na temat e-maili. Czasami jest tak, że na przykład dowiadujemy się na temat technologii. Czytamy ogłoszenia mailowe, na przykład ogłoszenia o pracę, tak? I dowiadujemy się, że jest poszukiwany kandydat na stanowisko, który będzie potrafił to, to i to. W związku z tym wiemy, że tam w firmie wykorzystywane są prawdopodobnie takie technologie i to znowu pomaga. Czasami szukamy za pomocą tych imion i nazwisk, szukamy różnych ksywek, szukamy różnych takich informacji, które mogą połączyć te informacje związane z imieniem i nazwiskiem, na przykład z kontami w takich repozytoriach jak GitHub, żeby zobaczyć znowu, w jaki sposób tworzą kod ci pracownicy, być może dowiedzieć się znowu jakiejś technologii. Czasami zdarza się tak, że dowiadujemy się, jak wygląda konkretnie kod źródłowy aplikacji, które oni wykorzystują, bo te kody są opublikowane i to się przydaje później przy wyszukiwaniu podatności. I znów bardzo drobne informacje. Czasami jest tak, że firma publikuje na przykład na swoich zdjęciach swoje biuro. Możecie zobaczyć, jaki sprzęt jest wykorzystywany, jakie oprogramowanie i mnóstwo tego typu informacji. To też się w pewnym sensie może przydać. Uzyskujemy dane osobowe, różne informacje, adresy domowe, numery rejestracyjne aut, zdjęcia pracowników, telefony prywatne, prywatne adresy e-mail. Jest tak, że część z tych informacji może się wam przydać. Zaczynamy od stron webowych i okazuje się, że większość stron webowych posiada zaktualizowane oprogramowanie, nie ma żadnych znanych podatności. Przygotowujemy sobie słowniki haseł, które są stworzone na podstawie tych informacji, które zebraliśmy, tak? Czyli loginy, hasła, informacje z Facebooka, z LinkedIna. Tworzymy takie słowniki i bardzo często zdarza się tak, że któryś z pracowników posiada hasła związane z tym, co publikuje na serwisach socjalnych. Tu się okazuje, że nie udaje nam się złamać żadnego hasła. W związku z tym zastanawiamy się, co dalej. Część zespołu zajmuje się dalej tymi aplikacjami webowymi, a jedna osoba, fan Quake'a części pierwszej, wykrywa, że na jednym z serwerów jest zainstalowany Quake. Dość ciekawa informacja. Zaczynamy się zastanawiać, co się tam pod spodem może dziać. Jako że ta osoba gra w Quake'a, lubi grać w Quake'a, zainteresowała się z perspektywy bezpieczeństwa samą aplikacją. Po 2 dniach czytania kodu Mateusz chyba nie spał wtedy, tak myślę, bo wiedział, że jak Quake to jest tak dla niego interesujące wyzwanie. I oczywiście doprowadził do tego, że dostałem nad ranem SMS-a, mam RCE, udało nam się uruchomić zdalny kod na serwerze Quake'a. W dużym uproszczeniu, po pierwsze, nie możemy powiedzieć wszystkiego, dlatego że staraliśmy się poinformować o tych szczegółach i społeczność, i ludzi, którzy wydają te zmodyfikowane różne serwery. Natomiast niestety ich reakcja jest bardzo powolna i okazuje się, że mnóstwo serwerów nadal jest podatnych na ten atak i nie chcieliśmy podawać szczegółowych informacji. W dużym uproszczeniu istniała możliwość uzyskania uprawnień administratora, ale takiego administratora w Quake'u, czyli na przykład możecie ustawić określoną mapę, możecie zablokować jakiegoś użytkownika. I tu w samym serwerze Quake'a był jeden błąd, który Mateuszowi udało się zreprodukować, natomiast to nie dawało nam nadal możliwości uruchomienia zdalnego kodu. I kolejna noc to była próba wykorzystania tych uprawnień administratora po to, żeby móc uruchomić polecenia systemowe na serwerze. To się udało, uzyskaliśmy uprawnienia administratora, bo z takimi uprawnieniami był uruchomiony serwer Quake'a. Okazało się, że jest to wirtualna maszyna wyłącznie na potrzeby Quake'a. Prawdopodobnie pracownicy korzystali i grali, bo lubią, tak jak Mateusz. Komunikacja pomiędzy serwerami to była pierwsza drobna rzecz. Mogliśmy już z tego serwera komunikować się po wewnętrznej sieci, która służyła tylko do zarządzania serwerami. Było kilka usług sieciowych widocznych, których nie było widać z sieci internet. Z powodu błędu konfiguracyjnego w usłudze sieciowej zaczęliśmy dokładnie przyglądać się serwerom i z powodu takiego błędu udało nam się uzyskać hasła. W ciągu kilku godzin złamaliśmy pierwsze dwa konta i za pomocą SSH mogliśmy wewnątrz sieci próbować łączyć się z kolejnymi serwerami. Znajdując błąd w kolejnej usłudze systemowej na kolejnym serwerze, udało nam się uzyskać uprawnienia administratora i tak serwer po serwerze tak naprawdę udawało nam się uzyskać dostęp do kolejnych serwerów, eskalowaliśmy uprawnienia i te rzeczy, które pojawiały się bardzo często, jeśli chodzi o audyt serwerów linuxowych, czasami są pozostawione błędne uprawnienia plików, używanie tych samych haseł, sieć nie jest segmentowana, czasami są zostawiane jakieś zasoby, na przykład bozodonowe, które można wykorzystać, odczytać i zobaczyć, co tam się dzieje. Okazało się, że w tej firmie hasła były generowane w odpowiednio skomplikowany sposób, natomiast pracownicy do różnych zewnętrznych usług też korzystali z tych haseł. Więc jak udało nam się uzyskać informacje o jednych serwerach, o jednych danych uwierzytelniających, to próbowaliśmy do różnych zewnętrznych serwisów, do kont systemów CMS-owych, do systemów ticketowych, do poczty i w ten sposób dowiedzieliśmy się wielu nowych informacji, uzyskaliśmy kolejne przejęte serwery. Podsumowując, uprawnienia administratora na wszystkich maszynach wirtualnych, ich było 20 kilka, dostęp do usług zewnętrznych, praktycznie wszystkich wrażliwych informacji. Na końcu udało nam się uzyskać klucze do sieci wewnętrznej, do sieci firmowej. Połączyliśmy się za pomocą VPN-a do sieci, sprawdziliśmy, że to wszystko działa, uzyskaliśmy wszystkie kody źródłowe. Co można było zrobić trochę lepiej? Można pomyśleć o 2FA, czyli jakimś dodatkowym uwierzytelnieniu, być może SMS-y, być może część tych usług zewnętrznych, z których oni korzystają, ma możliwość włączenia dodatkowego uwierzytelnienia. Na pewno dbać o to, o te błędy, które się najczęściej pojawiają, zbędne zasoby, uprawnienia i robić co jakiś czas taki przegląd takich serwerów i usuwać stare pliki, zmieniać uprawnienia. okresowe testy penetracyjne wewnętrznie czy przez zewnętrzną firmę, szyfrować poufne informacje, niech nie zawsze te informacje, które są przesyłane na przykład w mailach i są kluczowe, są przesyłane bez szyfrowania. My pokazaliśmy jedną z potencjalnie wielu ścieżek, takie było zadanie. Trzeba pamiętać, że gdyby nie ten Quake, to byśmy próbowali dalej, w cudzysłowie, aż do skutku. Dzisiaj, podsumowując te trzy ataki, dzisiaj my uważamy, że z bezpieczeństwem jest tak, że to podejście klasyczne, w którym jest, patrzymy na audyt, patrzymy na rzeczy związane ze zgodnością, tworzymy analizę, robimy testy bezpieczeństwa, to czym my się zajmujemy, jest trochę wczorajsze. My uważamy, że dziś przede wszystkim musimy się skupić na edukacji pracowników i na takich dwóch aspektach, na czerwonej i niebieskiej drużynie. Dzisiaj naszym zdaniem to jest kluczowe, jeśli chodzi o ochronę informacji, o takie podejście, które odnosi się do tego, w jaki sposób atakują cyberprzestępcy. Jeśli chodzi o edukację, pamiętajmy o tym, żeby edukować swoich użytkowników, ale także swoich klientów i pamiętajmy o tym, żeby edukować pracowników, szczególnie spoza działu IT. Ci są trochę, może poza tym przypadkiem administratora, który kliknął w to oprogramowanie, ci są zazwyczaj trochę bardziej świadomi i świetnym wektorem ataku są zawsze ci pracownicy, którzy są mniej wykształceni, bardzo często osoby też, które zajmują wysokie stanowiska. O tym też trzeba pamiętać, choć jest to szczególnie trudne. Jak jest w Polsce, jeśli chodzi o edukację? Jeśli popatrzycie sobie na raport Eurobarometru, jest tak, że połowa Polaków robi zakupy online, ponad połowa Polaków korzysta z bankowości online, ale mniej niż 1/3 obawia się nadużyć związanych z bankowością. W Unii Europejskiej ta świadomość jest o wiele większa. Ponad połowa nie posiada zainstalowanego w ogóle oprogramowania antywirusowego, w związku z tym w ogóle nie musimy myśleć o tym, że chcielibyśmy obchodzić jakiekolwiek zabezpieczenia. Otwierają maile od nieznajomych i mało kto używa różnych haseł do różnych stron. Być może zobaczyliście, że Chrome od jakiegoś czasu zmienił komunikat i nie informuje w przypadku błędnego certyfikatu SSL, nie informuje w skomplikowany sposób, jak to jest często w przeglądarkach, tylko w prosty sposób pisze, wyświetla komunikat. Hakerzy mogą próbować wykraść twoje dane. Z karty kredytowej czytać wiadomości. Zupełnie inne podejście pokazujące, że dzisiaj potrzebujemy w ten sposób informować użytkowników o zagrożeniach, a nie o tym, że certyfikat jest self-signed, ma pewien problem, klucz jest słabej jakości, bo zupełnie to nikogo nie interesuje. Po tej zmianie skuteczność tego typu komunikatu jest o wiele większa. W zarządzaniu projektami jest tak, że 70% sukcesu to zasługa ludzi. I trochę tak jest, bo większość tych ataków właśnie socjotechnicznych wykorzystuje ludzi. To są firmy, które zostały zaatakowane skutecznie w ciągu ostatnich kilku lat z wykorzystaniem braku świadomości pracowników. O oprogramowaniu antywirusowym chyba nie będę mówił, bo dzisiaj je się obchodzi bardzo łatwo. Większość malware'u, który jest wysyłany w ciągu pierwszych 24 godzin, tak naprawdę nie jest wykrywany przez złośliwe oprogramowanie. Jak popatrzymy na raporty, te liczby są oczywiście różne, natomiast większość firm, które tworzy takie raporty, twierdzi, że ponad połowa tak naprawdę problemów jest związana z użytkownikami. Jak pokazują nasze wewnętrzne testy, zawsze udaje nam się uzyskać takie wrażliwe informacje. W lepszych firmach to jest tylko 40%, na przykład jeśli chodzi o phishing, w gorszych firmach to jest 70%. Praktycznie zawsze ktoś kliknie w jakieś złośliwe oprogramowanie, bo jest nieświadomy, że nie powinien tego robić. Pamiętajmy, że wiedzieć to nie znaczy zrozumieć. My nie lubimy takich slajdów, które dzisiaj bardzo często w dużych instytucjach uczą pracowników, tak? I oni czytają taki komunikat, mają kliknąć dalej i w pewnym momencie zupełnie zapominają, o co tak naprawdę chodziło. Uważamy, że to jest trochę mało praktyczne. Największy problem ze szkoleniami dzisiaj, z naszej perspektywy i perspektywy naszych klientów, jest to, że one kosztują, trzeba przygotować salę, zazwyczaj pracowników, jeśli w ogóle to wysyłamy na nie raz do roku, ciężko jest zmierzyć ich postępy. No i ta forma bardzo często jest właśnie w formie takich slajdów, które są nudne. Czasami udaje się wysłać pracowników na ciekawe szkolenia. My stworzyliśmy taką platformę w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, która rozwiązuje w pewnym sensie i adresuje część z tych problemów. To, co najważniejsze dla tej platformy, to to, że my za pomocą filmów infografikowych chcemy uczyć pracowników, w jaki sposób oni powinni sobie radzić z tymi problemami. Prosta platforma, proste filmy w przyjemny sposób, kilka minut, raz na jakiś czas, możliwość mierzenia parametrów i jak będziecie zainteresowani samą platformą i zakupem filmów lub dostępu do platformy, to zachęcam, kod rabatowy będzie na slajdach. Jeśli chodzi o ochronę bardziej techniczną, przede wszystkim zespoły atakujące. Jeśli macie możliwość korzystania wewnątrz waszej firmy z pracowników, to świetnie, jeśli nie, to być może warto zastanowić się nad zewnętrzną usługą. Jeśli chodzi o wasze wewnętrzne zasoby, dobrze jest na przykład 1, 2, 3 osoby poinformować, że ona będzie się zajmowała atakami, znaleźć taką osobę albo zatrudnić z zewnątrz lub próbować część jej obowiązków przeznaczyć na tego typu ataki. Chodzi o to, żeby ta osoba się nastawiła na atak, żeby ta osoba dowiadywała się, jak wyglądają ataki cyberprzestępców dzisiaj i w ten sposób próbowała atakować waszą infrastrukturę. Dzięki temu zupełnie inne podejście będzie pracowników chroniących i inaczej spojrzycie na pewne aspekty. Oczywiście ta osoba powinna, tak jak w tych przykładach, o których mówiłem, zajmować się rekonesansem, sprawdzać, które informacje można wykorzystać z tych na przykład stron internetowych, z social media i weryfikować, co może zostać w jaki sposób wykonane. Te ataki, o których mówiłem, czyli rozrzucanie pendrive'ów, wysyłanie fałszywych e-maili, w dużych firmach to się dzisiaj już dzieje. Takie zespoły red teamowe są i one atakują, one się specjalizują tylko w robieniu tego, co my robimy dla klientów na zamówienie w obrębie własnej instytucji. Jak ich stać? Mogą oczywiście kupować błędy typu zero day i atakować, działać zupełnie w ukryciu. Próbują symulować działania cyberprzestępców, które dzieją się każdego dnia. Mogą próbować wykradać informacje z zewnątrz, mogą próbować wykradać informacje z wewnątrz, bo jak wam dzisiaj pokazałem, wejść do firmy w kontekście korzystania z komputera pracownika i penetrować sieć wewnętrzną firmową naprawdę nie jest trudno. Mogą korzystać z publicznie dostępnych narzędzi, bo w ten sposób szybko zweryfikują pewne aspekty bezpieczeństwa. Tych narzędzi mamy mnóstwo darmowych, tutaj nie potrzeba wielkich inwestycji, żeby móc na przykład co jakiś czas próbować wykonywać tego typu ataki. Jak wczytacie się w sam aspekt, to już dzisiaj są pewne miary, które pomagają menadżerom podpowiedzieć, jak szybko na przykład atak został wykonany od momentu przygotowania go, ile czasu atakujący potrzebowali, żeby przejąć naszą infrastrukturę. To później pomaga w kontekście pokazywania, że jest na przykład coraz lepiej i coraz bezpieczniej. To może być wszystko. To może być infekcja złośliwym oprogramowaniem, to mogą być ataki sieciowe DDoS, oczywiście jeśli odpowiednio uzgodnimy te zasady wykonywania tego typu ataków i to, o czym wam dzisiaj pokazywałem i to, o czym mówiliśmy. Po drugiej stronie dobrze jest tworzyć taki zespół niebieski, który zajmuje się ochroną. Czasami to są administratorzy, natomiast znowu w dużych firmach już dzisiaj to są specjalne zespoły, które zajmują się tylko i wyłącznie analizą incydentu. Zajmują się ochroną aktywną, częściowo przed tą drużyną przeciwną, ale też przed tą drużyną, która nie jest z firmy i być może atakuje zasoby i dane wrażliwe. I tutaj oczywiście korelacja wszelkich informacji od klientów, od pracowników, z różnych systemów, które mamy w swoich firmach. Oni powinni dbać o to, żeby na przykład robić te przeglądy, te audyty i usuwać albo wysyłać do administratorów właściwych informacje o tym, że powinni na przykład zmienić uprawnienia, rekonfigurować usługę. Oni powinni reagować w trakcie incydentu, nauczyć się odpowiednio podchodzić do sytuacji, w których dzieje się coś niedobrego. Oni powinni nauczyć się komunikować wewnątrz całej firmy i podkreślać pracownikom, że jak wydarzy się coś złego albo coś, nad czym oni się zastanawiają, co wydaje im się groźne, to oni powinni wiedzieć, że mogą na przykład podnieść słuchawki i zadzwonić do takiej osoby i ta osoba przyjdzie z nimi i porozmawia. To jest bardzo ważne, bo w ten sposób, tworząc taką kulturę komunikacyjną, sprawiacie, że o wiele szybciej możecie zareagować na pewne aspekty. Oczywiście taki zespół powinien uczyć się, jak zabezpieczyć dowody, jak na przykład zabezpieczyć komputer, przygotować materiał dowodowy po to, żeby później móc przeanalizować, co się wydarzyło, co wydarzyło się po kolei na poszczególnych krokach ataku. Najlepiej, żeby ten atak był wykonany przez tą drużynę czerwoną, ale nie zawsze będzie tak idealnie i może się zdarzyć, że będą wykrywali realne przypadki ataków. Tutaj znowu warto też mierzyć pewne aspekty. Warto mierzyć na przykład, jak szybko środowisko jest w stanie się podnieść po pewnym ataku, po ataku, który będzie związany na przykład z dostępnością. Jak szybko są w stanie administratorzy zareagować na jakiś problem, który ten zespół atakujący może na przykład stworzyć. Warto oczywiście pamiętać o tym, żeby część z tych miar starać się skracać i doprowadzać do tego, żeby te wyniki były coraz lepsze. W ciągłym procesie takiej wymiany pomiędzy czerwonym i niebieskim zespołem. Pamiętajmy o tym, że ten trening i ćwiczenia pracowników to odnoszenie się do edukacji, do case study, do tych takich ataków, o których później sami pracownicy mogą dyskutować. Już nie tylko ten dział czerwony i niebieski, ale też pracownicy mogą dyskutować na ten temat. To jest naprawdę świetne pole do tego, żeby ta świadomość ciągle rosła, bo to jest coś, co cały czas, mówiąc kolokwialnie, kuleje i nad czym musimy pracować. Oczywiście dobrze jest nauczyć tych pracowników wybierać tych zainfekowanych klientów, jak najszybciej rozpoznawać, który komputer, który pracownik miał określony problem. Raport CERT-u dokładnie mówi o tym, że tych ataków będzie coraz więcej, incydentów będzie coraz więcej i warto zastanowić się nad takim dzisiaj podejściem w trochę nowy sposób do bezpieczeństwa. Na sam koniec podsumowując, jak chcielibyście się zainteresować tym tematem, zapraszam do takiego dokumentu. Firma Microsoft prowadzi takie ataki wymierzone przeciwko sobie. W ciekawy sposób opowiadają o tym na niektórych konferencjach. Dobrze jest, żeby w pewnym momencie te zespoły oczywiście dyskutowały i mogły wymieniać się informacjami, mogły tworzyć taką wspólną bazę wiedzy na temat tego, co my zrobiliśmy, czego wy nie zrobiliście, a nam się przydało. Oczywiście dobrze jest, żeby taki czerwony zespół też atakował zupełnie nie mając informacji o pewnych infrastrukturze, o pewnych zasadach panujących w firmie. To jest trudne, ale warto próbować atakować też serwisy, o których ta drużyna nie wie. Pamiętajcie o tym, żeby od samego początku, jeśli będziecie wdrażali takie rozwiązania, mierzyć aspekty związane z tym, jak długo zajmuje na przykład konkretny atak, jak szybko jest w stanie zareagować grupa chroniąca. Bo dzięki temu będziecie w stanie odnieść się za jakiś czas do pewnych wartości, które pokażą wam, czy faktycznie jest lepiej, nad czym musicie popracować. Specjalizacja danej grupy, jak jesteście olbrzymią organizacją, to możecie sobie pozwolić na to, że na przykład 2 osoby zajmują się phishingiem, 2 osoby zajmują się bezpieczeństwem fizycznym i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że procesy, bezpieczeństwo to nie tylko technologia, to ludzie, to komunikacja, to także dostęp fizyczny, to aspekty, które są ważne na różne sposoby i nie tylko związane z tymi samymi aspektami IT, o których my osoby, które zajmują się komputerami, zawsze myślimy najpierw. Bezpieczeństwo to szereg różnych aspektów. Podsumowując, naszym zdaniem dziś przede wszystkim potrzebujemy solidnej zmiany w edukacji, zupełnie nowego podejścia, budowania świadomości od podstaw u pracowników w ciekawy, interesujący sposób, za pomocą gier, za pomocą pokazywania im takimi przykładami, co w firmie może się wydarzyć, dlaczego to dla firmy jest złe, a nie tylko, że muszą coś robić, bo tak jest zapisane w polityce bezpieczeństwa. Jeden zespół kontra drugi zespół, w ten sposób atakując nauczycie się najlepiej, naszym zdaniem, chronić wasze zasoby. Dziękuję bardzo. Już nie mamy czasu niestety na pytania. Także dziękuję bardzo za wykład. Ja dziękuję. Jakby były jakieś pytania, to ja będę na korytarzu i możecie mnie pomęczyć.